Yo, cześć, siemano, witam was w kolejnym odcinku z serii z One Blocka. Ja tak naprawdę nagrywam jeden materiał po drugim materiale, jesteśmy akuratnie przy stołnie, dlatego zabieramy się akuratnie za robienie pierwszego kill-offa, tylko tak, oczywiście nie w tej skrzyneczce, tylko w tej skrzyneczce mam, także tu już sobie elegancko biorę patyczaki i będę potrzebował drewno. Pamiętajcie o tym, aby... O, znowu skrzyneczka akurat nie klikam. Pamiętajcie o tym, aby zostawić łapeczkę w górę, komentarz o treści kill-off, a przypnął wam serduszko. I bawimy się dokładnie tak, na takiej samej zasadzie jak wcześniej, tylko akurat nie... W tym odcinku powiem akurat nie... co i jak. Także trzeba po prostu... Jak ktoś będzie akurat nie uważny, oglądał i tak dalej, i do końca, to otrzyma akurat nie ode mnie nagrodę. Tylko ja się będę musiał akurat nie zastanowić, w jakiej postaci, ale tak. Mamy teraz nowy poziom i jest to poziom akurat nie z kobel, także całkiem akurat spoko. O, teraz węgiel mamy. Dobra, wiecie co, z racji, że troszeczkę tego kobla wykopałem, teraz sobie pozwolę zrobić akurat nie kilof z kamienia. I możemy też sobie ogólnie narzędzia zrobić z kamienia, bo czemu by nie. Tu zrobimy sobie tak, cyk. I zrobimy sobie od razu piecyk, a czemu by nie. I piecyk sobie damy akurat nie, ulokujemy w tym miejscu. Tak jest. Kamień sobie schowajmy tutaj w tym miejscu. Kurczaczek w dalszym ciągu jest tutaj, więc będę chyba potrzebował po prostu zrobić tutaj taką ten, półpłytki. I on wtedy może akurat nie wyjdzie. Tak troszkę śmiesznie, ale no tak. Kopiemy sobie akurat nie kolejny węgiel. Okej, okay, teraz kamień. Okej, okay, to jest mega ciekawe. I teraz żelazo. O kurde, żelazo. Tu teraz gravel mamy. Gravel może nam się przydać do stworzenia portalu do Netheru. To jest akurat nie sztos. Tu andezyt. Stone, znaczy stone który, z którego mamy cobblestone. Będę musiał sobie bardziej rozbudować tą wyspę. Krówka mushroomowa, ale kozacko. Mega kozacko, tylko teraz wypadałoby mi, jak tą krówkę mógłbym sobie tak ten. Nasunę ją gdzieś na bok, tak żeby ona po prostu tutaj tak ten. Ej, mega fajnie, wow. Takie, bo powiem wam szczerze, nigdy nie miałem akurat nie w swoim zwykłym single playerowym świecie taką króweczkę. Także ta mega, w ogóle mega się cieszę, że taką króweczkę mam. Pytanie, czy ja będę mógł ją normalnie wydoić. Możecie mi napisać w komentarzu. Bo ja się trochę obawiam, że może w wyniku tego, że jak będę chciał po prostu z niej pozyskać, tak jak normalnie z krówki mleko, to że od niej nie będę miał tego mleka i że może ja tą krówkę jakoś popsuję, czy coś. Bo nie wiem akurat nie tego, tak. To się może wydać absurdalne, co powiedziałem, ale tak na mnie jakby wszystko to może być możliwe, co nie? Dlatego będę bardzo się ucieszył, jak napiszecie właśnie mi w komentarzu. Teraz kolejny akurat nie. Ej, wiecie co, z racji, że tu właśnie jest jakaś glina i tak dalej, pozwolę sobie również, tylko ciekawe, czy ja mam patyczaki. Patyczaki mam, zróbmy sobie łopatę z cobblestone'a, bo z cobblestone'a to się akurat nie opłaca, bo z drewna tak bez sensu. Także tu elegancko sobie pyk wykopiemy, a jeszcze siekiereczkę. Siekiereczka, czyli tak, kolejne dwa patyczaki i tutaj do craftinga cyk i tutaj właśnie ten cobblestone. I elegancko, sztosiwo. I teraz tak, to jedna trójeczka, to na czwóreczkę. Mieczyka na razie póki co nie robimy. Mam nadzieję, że mieczyk póki co nie będzie mi tutaj potrzebny. Mówię, ale jest taka nitka obawy o to. Okej, kolejna króweczka, ale sztos. Ta maszrumowa taka. Tylko wiesz co, króweczko, chciałbym. W ogóle trochę mnie niepokoi to. W ogóle moglibyśmy sobie też pozbierać akurat nie te drewno, żeby bardziej to rozbudować tą wysepkę. I w sumie dobrze by było też, żeby akurat nie nasionka z tego powypadały tutaj. Więc dobrze będzie bardziej rozbudować tą wyspę. Tu sobie pozyskamy akurat nie z tego drewno. Rozbudujemy sobie tu akurat nie tą taką platformę, którą sobie stworzyliśmy. Elegancko tutaj. Musimy od razu rozbudować, bo jakby tu było jakieś nasionko czy coś, żeby nie było lipy. O, zrobimy coś takiego. I tu jeszcze z tyłu tak będziemy sobie musieli zrobić. Ej, fajnie byłoby jeszcze jakby tam tak dało radę. Także zrobimy tutaj coś takiego. O, dobrze, udało się. Owieczko, uważaj. Uważaj, owieczko, bo u mnie to w sumie różnie może być. Okej, okay, i teraz tutaj elegancko. Tutaj takie. No i okej, okay, dobra. Jest całkiem git. Jeszcze z racji, że akurat nie mamy trochę tych półpłytek. Kurczę, ale troszkę się obawiam o jedną rzecz. Ja powinienem sobie zawsze akurat itemy zostawiać, bo żeby przypadkiem nie zaliczyć jakiegoś głupiego faila, bo by mi było troszkę szkoda. Te żelazo od razu sobie dajemy do piecyka i w sumie możemy już tam dać taki jeden. A, wiem co możemy akurat nie. No to mi akurat już nie będzie tak potrzebne, także może się to akurat nie przepalić. To sobie pochowajmy. A, jeszcze te półpłytki miałem zabrać. Okej. Okay. I dobra, i teraz lecimy sobie z kolejnym rozbudowaniem naszej tej wysepki, tutaj elegancko. Im bardziej będzie ta wysepka właśnie taka nasza wysepka, no czy wiadomo akurat nie, no czy to taka platforma, bo ja to nazywam wysepką. Im bardziej to będzie większe, tym jest większa szansa na to, że jeżeli nie będzie to oświetlone, to się zrespią moby. Przykładowo szkielet, zombiek, ale najgorszy jest creeper, bo jak creeper, jak on wybuchnie, to troszkę mi wysadzi tej mojej platformy, którą ja rozbudowałem, dlatego będę musiał do tego... Ale mamy węgiel.
Także do tego, o, i widzicie, teraz akurat nie zrobiłem coś takiego, że tu jest taka platforma, to może ten kurczaczek wyjdzie. Zobaczymy jeszcze, o, tu kolejne drewno wyrosło. Także od razu już co robimy, sobie elegancko je przezbieramy. I dobrze, proszę państwa, to już od razu sobie dajemy na patyczak, na deseczki, nawet się nie zastanawiamy, cyk. Coraz więcej akurat nie itemów mam w swojej skrzyneczce, także mega kozacko. I tu już sobie elegancko kopiemy kolejny cobblestone. Szkoda, że nie ma akurat nie... Uuu, świerkowe drewno! To też kozacko. Tu już sobie elegancko te nasionka pozbierajmy. To sobie wszystko to i piórka. Piórka akurat nie wiem, czy mi się na coś konkretnego w tym momencie przydadzą. Bo nawet jeżeli chodzi o strzały czy coś, to też nie bardzo. No ale to nie, to na spokojnie. Tu sobie normalnie elegancko pozbieramy cobblestone, no tu elegancko drewno. Ja też się w ogóle tak zastanawiałem, jeżeli chodzi o tą serię, żeby też wyznaczyć sobie takie fajne zadania akurat, nie? Bo widziałem, że niektórzy akurat nie twórcy robią coś takiego, że robią sobie ujojojoj, właśnie mob. O tym mobie mówiłem. Tylko weźmy sobie siekierkę. Siekierką elegancko sobie gościa pokonamy. Cyk. I okej, okay, udało się. Udało się zamiarczyska pokonać. W sumie, ale wiecie co? Też jest fajna opcja, bo teraz akurat nie będę samemu sobie przerywał. Bo tak jak akurat nie teraz się zrespił ten zombiak, wpadłem też na taki pomysł, bo może się też zrespić zombiak, który... Znaczy, zarażony villager. I jakbyśmy go odratowali, tylko będziemy potrzebowali koksjabłka i żeby go zarazić. Ale gdyby na przykład mielibyśmy taką wiedźmę, tylko i tak będziemy potrzebowali koksjabłka, to byśmy mogli wieśniaka odratować, tylko wtedy by potrzebował dwóch, a jakbyśmy mieli dwóch, to moglibyśmy... no jeszcze lepiej to wszystko, żeby tak ten prosperowało i wyglądało. I chyba wiecie, bo tak ja się teraz zafiksowałem strasznie, ale wiadomo o co chodzi. I coś miałem akurat nie mówić i to mi umknęło. Jak sobie przypomnę, to ewentualnie tego nawrócę. Coś tu sobie elegancko przezbieramy. Będę też potrzebował, bo póki co na razie nie myślę na tym, żeby tworzyć mob grinder. A ja mówiłem akurat, chyba chciałem właśnie powiedzieć, że nie mam tego, nie mam sianka. To znaczy... Mógłbym sobie akuratnie zrobić takie pole, tylko będę potrzebował kolejnego wiaderka z wodą najlepiej, żeby stworzyć nieskończone źródełko, bo tak naprawdę jeżeli... Albo bym potrzebował zrobić sobie... A czekajcie, bo tu już się chyba żelazo tak, przytopiło się. A, mam tu węgiel, to dobra, pozwolę sobie tutaj dać. Zobacz, czy tutaj mamy... nie mam żelaza akurat, dobra, to nic. Bo też akurat ostatnio sobie wyczaiłem, że można zrobić nieskończone źródełko. O, teraz zombiaki będą się respić. Oj, teraz dwójka, także muszę uważać. A najlepsze jest tym wszystkim to, że ja w ogóle poziomu trudności nie zmieniałem póki co. Także... A właśnie, zróbmy to, żeby też nie było. Daję sobie na poziom normal. Żeby było, bo tak w sumie, bo tak jak, po prostu jak akurat nie rozpoczynałem serię, to na takim po prostu było na poziomie easy, ja to po prostu zostawiłem, bo wydawało mi się, że skoro gra po prostu ustanowiła, to może to jest po prostu coś takiego, że potem samo mi się będzie akurat nie zmieniało, ale nie ma czegoś takiego, także mi się po prostu coś przewidziało, także ustawiłem, już od tej pory będziemy grać sobie na normalu. I teraz sobie elegancko kopiemy tego cobblestone, jak i drewno, tu teraz glinę. Ale teraz dobrze, że sobie akurat nie porobiłem narzędzia, także nie ma problemu. A jeżeli chodzi o te, o zombiaki, to sobie elegancko siekiereczko. Oj, tutaj nitki jakieś, piórka, to za bardzo mi się w tym momencie nie przyda. To znaczy, jakby były trzy nitki, to można byłoby sobie stworzyć, moglibyśmy sobie stworzyć tylko tak. Ja będę też musiał bardzo być ostrożny, jeżeli chodzi o... A właśnie, bo dobrze byłoby sobie jeszcze lepiej rozbudować tą platformę. Mamy cztery akurat, nie? Dobrze, to w takim razie zrobimy tak. Tu sobie pochowajmy to wszystko. Rozbudujmy sobie to bardziej, z racji, żeby pozyskać jeszcze większą ilość drewna, bo ja mam trochę tej ziemi. Dobrze byłoby sobie to wszystko bardziej rozbudowywać, a żeby to lepiej rozbudowywać, to po prostu potrzebuję sobie większą ilość nasionek po prostu ponasadzać drzewa. Także rozbudujmy sobie to, to jest bardzo istotne. Tu sobie elegancko, ładnie ponadajemy ten i dobrze, teraz będę musiał sobie sprawdzić, ile ja mam ziemi. Ja ziemi, o, ziemi mam całkiem sporo, ja nawet tak sobie myślę, nie no pewnie tam niedużo, ale jednak troszkę jest. Także okej, okay. I tu dobrze by było sobie tak, o, elegancko. Tu też będę, jak będę akuratnie drzewo zbierał, to też dobrze byłoby sobie tutaj jeszcze półpłytki ponadawać. Tu raczej nie powinno być problemu, ale tu już jeszcze by dało taki jeden paseczek, to bardziej komfortowo bym się zbierał. O, tu widzę, że jeszcze jest jedno nasionko. A nie, dobra, mi się wydawało jednak. A czekajcie, sprawdzę sobie w skrzyneczce. O, mam jeszcze tutaj, dobra. To sobie ponasadzajmy tutaj. O, już tutaj, owieczka tak ten. O, elegancko. I tutaj również byśmy sobie tak ten. No i kozacko. W sumie tą ziemię... Ojojojoj. Ja nawet nie sądziłem, że tutaj może akurat nie być taka niespodzianka. Od razu musimy sobie, bo żeby nie sfailować tak naprawdę, musimy sobie to załatać. O, i teraz już jest elegancko. Teraz elegancko, jeżeli chodzi o tą platformę, jest mega kozacko. I teraz elegancko sobie pozbieramy tutaj tego stona. Z którego będziemy mieć cobblestone'a. Zajączki!
Wow, nawet się nie spodziewałem tego. A czekajcie, czy jak na przykład mam tutaj marchewkę, to oni za tą marcheweczką polecą? Okej, lecą do mnie, dobrze. Także zajączki kochane, chodźcie tutaj do mnie. Fajnie by było, jakbyście tutaj przyszły. Raczej przyszły, no wiadomo, co ja będę tam tłumaczył. Chodźcie, chodźcie tutaj. Oni tak na krawędzi. Wow, oni mogą też pospadać. Także to też trzeba być ostrożnym. W sumie dobrze byłoby zrobić akurat nie taką obudówkę. O, w sumie tu też swoje jajeczka. Cyk, 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 cyk. O, i żadnego kurczaczka. Troszkę śmiesznie, ale dobra, to nic nie szkodzi. A tu jeszcze jest zajączek. Ej, kurczę, oni się tak zaklinowali. Niedobrze, będę musiał tu skrzyneczkę przenieść w takim razie. Coś niedobrego się akurat nie dzieje. Ale mega, mamy zajączki. W sumie akurat nie wiem. Zajączki, wiecie co, z racji, bo nie wiem akurat ile tych zajączków jest. Pytanie tylko, czy na przykład jak dam im marchewkę, jednemu jak i drugiemu zajączkowi, to czy będę mógł je rozmnażać? Znaczy powinno tak być, bo skoro one tak lecą za marchewką, to może i właśnie się da. Bo nigdy nie rozmnażałem w Minecrafcie akurat nie zajączki, także. Chociaż jak krówki można, owieczki można, świnki można, kotki można, to zajączków nie da się. No ale mówię zupełnie szczerze, akurat. O kurczę, mam teraz akurat nie z ziemią. Ale nie będziemy akurat, bo nie mam sliktacza. Właśnie stół do enchantowania. Kolejne zajączki. Dobra, tutaj mam dla was marcheweczkę, także chodźcie, chodźcie tutaj. Ej, trzeba będzie faremkę ogarnąć. Koniecznie faremkę dobrze byłoby sobie ogarnąć. Tak, także wskoczcie tutaj sobie na tą skrzyneczkę. I chodźcie tutaj. Też to siwo. No fajnie byłoby, żeby te wszystkie akurat nie tutaj były. One tak na krawędzi. Łoch, już tam widziałem, myślałem, że ona akurat nie spadła, ale całe szczęście trzyma się, także bardzo dobrze. O, to chodź, chodź. Okej. No ten zajączek, który tu jest, to tutaj chyba tak zostanie na razie póki co. Najlepiej by tam było po prostu to jeszcze akurat nie ponadawać tam slaby, bo one są stosunkowo małe, to mogą powypadać, chociaż tam jak widziałem, to się trzymała na tej krawędzi tego slaba. To jest niesamowite, ale tak. Tu sobie elegancko jeszcze przezbieramy. Tu kolejna ziemia. Okej. W sumie mam akurat nie te itemy, to już od razu sobie ponadaję tutaj. Cyk, cyk, cyk. W sumie tą marchewkę również. Z racji, że tu jest ta woda, mógłbym sobie akurat. Znaczy, no, chciałbym jeszcze jedno wiaderko. Bo jeszcze jakbyśmy mieli jedno wiaderko, to wtedy można byłoby tak podziałać. O, elegancko sobie kopiemy tutaj. Okej. Wow. Nie, boję się otwierać, tak szczerze. Czyli teraz tutaj jest jakiś nowy ten motyw. Niesamowite. Ej, bo ja tak się wystraszyłem, co nie? Czy otwierać, czy nie otwierać. Ej, może być coś takiego, że może być taka skrzynka, że jak ją otworzę, to na przykład będzie eksplozja czy coś. Dlatego tym bardziej się teraz obawiam o te moje. Dobra, wiecie co, musimy zrobić jednak tak, bo ja naprawdę się boję o to. Pozwolę sobie poprzesuwać. Jakoś będę się starał właśnie poprzesuwać tutaj te króweczki, żeby oni jak najdalej po prostu byli od tego miejsca. Żeby nie było takiej niefajnej niespodzianki, bo ja się najbardziej o to obawiam. Bo tu mam takie, no mega kozacko to wszystko póki co wygląda i nie chciałbym sobie tego zaprzepaszczać. Zupełnie szczerze. Tutaj elegancko, tutaj. Tutaj i tutaj jeszcze byśmy sobie ponadawali. Oż to siwo, tutaj elegancko. I dobra, i to sobie elegancko zbijemy. Creeper. Wiedziałem, 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 wiedziałem. Dobra, wybuch. Widzicie? Ja to przeczuwałem. Ja wiedziałem, że tak się może wydarzyć, ale nic się nie stało takiego mega poważnego, także bardzo się z tego cieszę. Czyli ta skrzyneczka, ona jest taką pewnie jest zapowiedzią właśnie tego, że może się taki creeper się ten. Ale może być teraz niespodziewanie, także ta króweczka najlepiej też, żeby ona bardziej się nasunęła gdzieś na bok. Robi się coraz ciemniej. Najlepiej by było, jakbym tutaj pochodnie ponadawał. Tu jeszcze mam jedną pochodnię. Dajmy sobie na przykład tą pochodnię. Na przykład w tym miejscu, żeby to bardziej oświetlić. Mam troszeczkę węgla, mam jeszcze jeden, mam trzy węgla, ale byśmy sobie zrobili tak, że jeszcze cztery pochodnie byśmy sobie dorobili. O, chociażby właśnie jeszcze w tym miejscu byśmy sobie zrobili, bo czemu by nie? To sobie tak trochę na skraju, troszkę niebezpiecznie, ale to się nic nie dzieje. I tam jeszcze dobrze byłoby sobie oświetlić. Tak, dlatego wykorzystajmy sobie jeszcze jeden węgiel, po to, żeby to sobie ładnie, elegancko pooświetlać. Bo póki co na razie nie potrzebuję zabawy z mobami. I w tym miejscu sobie pochowajmy te cenniejsze takie rzeczy. Tak, tutaj to zrobimy. Na półpłytce może stać, bo już się obawiałem, że nie może, ale nie. Wszystko się zgadza. Dobrze. Ja myślę, że tak jak jest oświetlone, jeszcze w sumie dobrze byłoby, jak to bardziej na środku było oświetlone. To postaraj. O, tu jest pochodnie. Uff, już się wystraszyłem. Ja mam Optifine, no to też akurat nie jest tak, że ja pochodnie.
upada, to tak się też fajnie rozświetla, ale niech ona stoi, jak najbardziej. Owieczko, prosiłbym ciebie o to, żebyś się troszeczkę na bok nadała. No i dobrze, i dalej kopiemy. Tu kolejna ziemia i kolejne drewno. Kolejne drewno, andezyt i węgiel. O, kozacko, że węgiel. No to fortunka by się przydała, jakbym miał fortunkę, to by więcej można było wydobyć, ale to nic. To się nic nie dzieje, to jeszcze ogarniemy sobie na spokojnie. Pająk. Wow, 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 wow. Nie, 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 nie. Dobra. Dobrze, że zginąłem na platformie, także nie ma lipy takiej dużej. Dobrze, że sobie rozbudowałem, co nie, ale... O, tu jeszcze w ogóle dostałem jakieś drewniane itemy. Śmiesznie, tak? Ale nie mam siekierki. Czy gdzieś tutaj jest siekierka? Tu się muszę rozejrzeć bardziej. Troszkę lipa. A troszkę lipa, a troszkę nie, co nie? Bo tak... Jakby jest dobrze, co nie? Jakbym miał podsumować, jest dobrze. Jak jest racji, że mam tutaj drewniane rzeczy, o tu w ogóle żelazo. Te drewniane raczej nie będziemy... No dobra, mieszek sobie możemy jak najbardziej tam zabrać, to sobie schowajmy. Widzicie, bardzo dobrze przekminiłem, że sobie tą skrzyneczkę oddaliłem. Jestem z tego powodu naprawdę zadowolony. Bo mogło być jeszcze gorzej. Tak jest w miarę. Tutaj ten. Gorzej jak będzie teraz drewno, bo nie będę mieć siekierki. Tu teraz jest akuratnie gravel. O, to siwo. Teraz mi powiadomienia jakieś przychodzą. Oj, teraz właśnie to drewno. Będę potrzebował patyczaków, a żeby patyczaki mieć, to sobie elegancko pochowajmy. I będę potrzebował troszkę kobla. Tak jest. Właśnie trzy właśnie cobblestone i tutaj patyczaki. I mamy tutaj te drewno, wykopmy sobie. Dobra, jeszcze te jedno. I tu węgiel, dobra, to okej. I tu sobie pozwolę wykopać jeszcze te drewieneczko. Właśnie w tym miejscu, elegancko. Okej, okay. I teraz jeszcze byśmy sobie tutaj do craftinga. Właśnie ten crafting, ale w sumie o crafting też się nie boję, bo jakby nawet było eksplozy, to jeszcze tutaj mam rzeczy. Najcenniejsza jest ta skrzyneczka, żeby tam się po prostu nie zbliżać, bo będzie mega Lipton. Tu sobie od razu przerobimy na pół płytki. Tak, żeby, o właśnie, otóż naciąg. O, już patyczaki nawet tutaj podupadały, także spoko. Patyczaki jak najbardziej się przydadzą. I tu sobie byśmy zrobili coś takiego jak, o. Czy ja tak dam radę? Dałoby radę, czy nie dałoby rady? Ach, nie da rady! Troszkę teraz sfejlowałem. A jakbyśmy weszli tutaj? O, tutaj jak najbardziej. Świnko, proszę bardzo cię, bo ja tutaj chcę... Panie świnko! Proszę mi tutaj się usunąć. Elegancko tutaj. Zajączki, proszę mi tutaj... Jeszcze tam bym chciał dwie krateczki, ale dobra, to ja sobie może wyjdę. O, tutaj. Tutaj śmiesznie tak postawiłem. Też żeby... Teraz mówię, każde drewienko jest jak na wagę złota. Dobrze, i tutaj też sobie zrobimy coś takiego. No i sztosiwo, jest mega sztosik. Tu byśmy sobie ewentualnie mogli jeszcze zrobić taki jeden poziom. O, tutaj w ogóle te sadzonki. Sadzonki od razu sobie chowajmy, żeby one nam nie zginęły w żadnym wypadku. I elegancko to jajeczko i kurczaczek wyskoczył, także sztosiwo. Jedno jajko i od razu kurczaczek. Wcześniej miałem 7 jajek, w ogóle mi nie chciał wyskoczyć. Nie wiem, czy to w poprzednim odcinku, czy w dzisiejszym odcinku. Ale tak akurat nie miałem. Chyba to w poprzednim odcinku tak było. Z racji, że mam tutaj jeszcze slaby, to wykorzystam sobie je do jeszcze lepszego rozbudowania wysepki. Wysepka, ja lubię mówić na to wysepka taka. Chociaż to bardziej platforma, no ale wiadomo, ty tak lubię się posługiwać. Chyba, że ktoś się tak czepia. To te trochę słabo. To jeszcze ziemia by była potrzebna w tym miejscu. Nie wiem, czemu ja mam taki odruch, żeby dotarł do tej skrzynki. Bo ona jest po prostu blisko mnie. Chyba dlatego. Tutaj sobie jeszcze ponadajemy. Ok. I teraz weźmiemy sobie tutaj kolejne sadzonki. Wezmę sobie akurat nie, bo tak jak mi właśnie tak śmiesznie zestakowało, że 5, tutaj sobie teraz akurat nie zasadzimy 3, a te dwie sobie elegancko zwrócimy. No i dobrze, ja sobie pozwolę jeszcze troszkę pokopać. Tu mamy węgiel teraz. O, węgiel akurat nie sztos. Żelazo. O, kolejne zajączki. No kozacko, tylko właśnie z tymi zajączkami teraz jest tak, że jakbym chciał. No chodźcie, chodźcie zajączki. Chodźcie. Chodźcie do mnie. Ile już tych zajączków mam? Wow, teraz zrobiłem samego jumpa. Tak patrzę się na nich. Ej, myślę, ja też tak chcę zrobić takiego jumpa. O, w sumie jakby ta krówka tutaj wpadła, to nawet bym się nie gniewał.
Ten zajączek jakoś nie za bardzo się kwapi do tego. Ej, to jest śmiesznie, że oni się tak tutaj zaklinowali, no ale okej. Okay. Ale wiecie, co będzie można w ogóle kozackiego zrobić? Że tutaj by się zrobiło taką ten, z... Ten, nie furtkę, tylko po prostu ten, tory. Co ja w ogóle gadam? Płotki, tak zrobić dookoła, potem zbić w ogóle tą skrzyneczkę i one byłyby tutaj. To też jest taka myśl nawet kozacka. O, tu kolejne zajączki. No dobra, one niech sobie tutaj tak po tej platformie chodzą. Okej, okay. Nie mam już tego. Nie mam już akurat nikilowa, trzeba będzie sobie stworzyć. Tutaj węgiel, tutaj drewno. Dwa patyki sobie zostawimy na kilofa. I dobrze, i elegancko. Tutaj sobie zrobimy jeszcze coś takiego. I dobra. W ogóle tą marcheweczkę byśmy sobie zachowali tutaj. O, sztos. Panie Krówko, proszę mi się tutaj nasunąć, bo ja tutaj... Tu może wszystko wyskoczyć, na creeper, także lepiej uważaj. O, mamy nitkę. Nitka sztosiwo i nam drzewko wyrosło. Dlatego ja sobie tutaj pozwolę jeszcze te drzewko ściąć. Oj, tutaj w ogóle tak ten. O, sztos. No i dobrze, mamy akurat nie zebrane. Schowajmy sobie na razie. I teraz tak. Tu sobie jeszcze przezbierajmy akuratnie te właśnie nasionka. Pochowajmy sobie tutaj do tego miejsca. I dobrze, proszę Państwa. Ja myślę, że akurat nie będzie tyle z drugiego odcinka właśnie z przekozackiej serii z One Blocka. Jeżeli Wam się odcineczek podobał, to koniecznie zostawicie polubienie. Jeżeli jesteście nowi na kanale, to koniecznie subskrybujcie kanał, bo codziennie będą publikowane materiały z One Blocka. Dlatego jeżeli jesteście zainteresowani tą przekozacką serią na moim kanale, to będzie mi mega miło, jak właśnie zostawicie subskrypcję z dzwoneczkiem. Bo jeżeli zostawicie dzwoneczek, oj, tutaj aż z wrażenia po prostu uderzyłem po filtr. Zostawicie dzwoneczek, powinniście otrzymywać powiadomienia o filmach, ale jeżeli gdybyście nie zostawali, to nic nie szkodzi, bo wystarczy tylko, że zasubskrybujecie kanał i wejdziecie w zakładkę subskrypcje, to wtedy będziecie akurat nie wiedzieli, czy Kapsela 16 wrzucił jakiś materiał, czy nie. A jeszcze wracając akuratnie do tego jednego słowa. Jeżeli napiszecie w komentarzu sianko, możecie liczyć na to, że będziecie mieć swoją nazwaną krówkę. Także jeżeli ktoś będzie chciał swoją krówkę, niekoniecznie napisze w komentarzu sianko i będzie miał swoją króweczkę. Także to takie akuratnie... Myślę, że coś takiego akurat nie fajnego. Także tak, to chyba byłoby na tyle. Myślę, że już akurat nie tyle, co chciałem powiedzieć. Trzymajcie się i na razie, do usłyszenia.